Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś porozmawiamy sobie o jednej z moich ulubionych francuskich marek, a mianowicie o Caudalie. Mamy rok 1995 i na rynku pojawiają się pierwsze trzy produkty marki, które zawierają polifenole z pestek winogron. Pierwszy, taki chyba najbardziej znany na świecie kosmetyk sprzedawany do dziś, to oczywiście woda rozświetlająca Beauty Elixir. I ja tę wodę również pokochałam, stosuję od kilku dobrych lat i jestem z niej bardzo zadowolona. Zresztą wy również mogliście już ją tutaj wielokrotnie widzieć na moim kanale. To, co może być dla was ciekawostką, to sam fakt nazwy marki Caudalie, a mianowicie jest to nazwa zaczerpnięta od jednostki pomiaru czasu stosowanej podczas degustacji win i chodzi tutaj o ten czas utrzymywania się smaku wina w naszych ustach. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, więc jeśli troszeczkę interesujecie się językiem francuskim, a zwłaszcza degustacją win, to myślę, że powinniście doskonale o tym wiedzieć, skąd właśnie nazwa Caudalie. No dobrze, ale na naszym rynku kosmetyki marki Caudalie pojawiły się już dobrych kilka lat temu i ja też pamiętam jeden z moich pierwszych kosmetyków tej marki, a była to woda winogronowa. Kupiłam ją wtedy w aptece. Tak generalnie marka Caudalie była wtedy dostępna tylko w wybranych aptekach. Dziś natomiast, bo też o to często pytacie, kosmetyki tej marki możecie zamawiać, kupować na polskiej stronie. Sama strona jest bardzo fajnie skonstruowana, ponieważ mamy tam podział na kolekcje, serie, które pojawiły się w ofercie marki Caudalie, ale również na podział w stosunku do typów naszej skóry i też do działania produktów. Mamy takie kosmetyki, które będą przeznaczone do cery dojrzałej, działające odmładzająco. Mamy też takie, które będą działały na skórę mieszaną, tłustą. Mamy serię słoneczną. Są preparaty do makijażu. Mamy również wodę zapachową. Powiem wam nawet, że ja dwie z tych wód przetestowałam i bardzo, bardzo je polubiłam. Są też kosmetyki do pielęgnacji ciała, preparaty oczyszczające. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ceny od 30 zł mniej więcej do 400 zł i ta najdroższa seria, czyli seria Premier Cru, to jest właśnie seria już taka, powiedziałabym, bardzo, bardzo zaawansowana, ale też dla takich świadomych kobiet, które szukają pielęgnacji zawierającej dużą ilość substancji naturalnych, ale też aktywnie działającej na skórę. Jeśli o mnie chodzi, to powiem wam, że przetestowałam ogromną ilość kosmetyków marki Caudalie. Oczywiście nie wszystkie, bo nie każdy z nich jest dostosowany do potrzeb mojej skóry i na pewno by się nie sprawdził. Zresztą wy wiecie, że ja podchodzę świadomie do pielęgnacji, wybieram takie kosmetyki, które będą odpowiadały i działały przede wszystkim na moją skórę. I tak między innymi w zeszłym roku bardzo, że tak powiem, zafiksowałam się na punkcie serii Vino Perfect. Stosowałam ją regularnie. To jest ta seria, która posiada w składzie kwas glikolowy i zobaczcie, mam już zapas mojej ulubionej esencji właśnie z tej serii, którą będę stosować sobie wiosną, także ona czeka. Zresztą w moich filmach też wiele razy opowiadałam wam o różnych kosmetykach marki Caudalie. Ostatnio nawet pokazywałam wam jeden z bardzo fajnych toników, który sprawdza się w przypadku cery mieszanej, nawet powiedziałabym w stronę tłustej. Tym razem, a w sumie to ostatnio, zainteresowała mnie jeszcze jedna seria, która moim zdaniem jest jedną z najciekawszych, a mianowicie seria Resveratrol. Pewnie część z was słyszało tę nazwę Resveratrol, część pewnie nie i zastanawia się tutaj w tym momencie, o co chodzi. Ale zanim przejdę do omawiania tej serii, troszkę wam tutaj o niej opowiem, to musimy się na chwilę zatrzymać przy składach kosmetyków marki Caudalie. I pierwszą najważniejszą sprawą jest to, że marka stara się używać jak najwięcej substancji pochodzenia naturalnego. I to, co jest fajne, to to, że na stronie marki Caudalie przy każdym produkcie na samym dole znajdziecie zawsze skład, oryginalny skład danego produktu i zaznaczone te substancje, które są właśnie pochodzenia roślinnego. Bo wiadomo, nie każdy z nas orientuje się w składach kosmetyków i jest w stanie odróżnić, które
która substancja jest naturalna, która jest chemiczna, a tam macie dokładnie zaznaczone przy pomocy takiej gwiazdki, która z tych substancji jest pochodzenia naturalnego. I też, co jest bardzo ważne, to marka stroni od większości substancji kontrowersyjnych, czyli w składach kodali nie znajdziemy między innymi ftalanów czy parabenów, nie ma olejów mineralnych, nie ma też SLS-ów. Zwróćcie uwagę, jeśli będziecie oglądać kosmetyki marki Caudalie, jaka ilość procentowa danych substancji znajduje się w składzie. I zazwyczaj jest to około 80, 90, czasami ponad 90 substancji naturalnych. Jak dla mnie ogromny plus. No dobrze, ale teraz przejdziemy do tego mojego głównego tematu, o którym dzisiaj też chciałabym z Wami porozmawiać. Oprócz samej kwestii marki Caudalie, oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam linki do filmów, w których wspominam już o marce. Jeden też pojawił się taki, gdzie opowiadałam Wam całą historię marki. Myślę, że warto sobie sprawdzić. Ale teraz zatrzymamy się na chwilę przy samym resweratrolu, o którym już Wam wspomniałam wcześniej. Otóż wyobraźcie sobie, że resweratrol jest taką substancją, która po raz pierwszy została opatentowana właśnie przez markę Caudalie. Tak. I w 1997 roku dodatkowo marka przeprowadzała badania na Uniwersytecie w Harvardzie, o ile się nie mylę, gdzie potwierdziła wzajemne wspólne działanie resweratrolu, jak również mikronizowanego kwasu hialuronowego. I ciekawostką może być również dla Was fakt, że żeby otrzymać 5 kg resweratrolu, potrzeba aż tony pędów winorośli. Resweratrol jest taką substancją, która pozwala winorośli przetrwać nawet do 120 lat. Chroni ją przed różnymi warunkami środowiskowymi, przed uszkodzeniami i nie tylko. I dzięki tym swoim właściwościom resweratrol podczas wielokrotnych badań udowodnił, że potrafi działać również na naszą skórę, przeciwdziałać starzeniu, może nie tyle przeciwdziałać, ale opóźniać ten cały proces starzenia się naszej skóry, jak również intensywnie ujędrniać ją. I w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam również linki do bardzo ciekawych artykułów medycznych i badań, w których właśnie opisane jest działanie resweratrolu. Nie tylko na naszą skórę, ale również na cały nasz organizm. I pewnie też większość z Was słyszała o tym, że warto pić szklankę, kieliszek czerwonego wina, ponieważ on bardzo fajnie wpływa właśnie na nasz organizm, na nasze naczynia krwionośne, ale też działa przeciwnowotworowo. I to jest właśnie sprawka resweratrolu i tego, co on powoduje w komórkach naszego organizmu, jakie zachodzą procesy. Ja dzisiaj nie będę Wam o tym wszystkim opowiadać, bo uwierzcie mi, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, ale też związane z chemią, z biochemią, która nie do każdego z Was może tutaj w tych wszystkich nazwach dotrzeć. Dlatego koniecznie sprawdźcie linki do artykułów, o których Wam wspomniałam, bo można wyczytać niesamowicie ciekawe informacje. I wcale nie dziwi mnie fakt, że marka Caudalie korzysta z tych, można by było powiedzieć, dobrodziejstw naszej natury, bo wykorzystuje w swoich kosmetykach wyciągi, które znajduje w pestkach, wyciągi ze skórek, olejki, wyciągi właśnie z tych pędów winorośli. Stara się całą tę winorośl wykorzystać w jak najlepszy sposób i umieścić to, co jest najciekawsze i najlepsze dla naszej skóry właśnie w swoich kosmetykach. No i teraz, słuchajcie, jest seria Resveratrol Lift. To jest seria, która posiada kilka kosmetyków w ofercie, w swoim, tak można by było powiedzieć, w składzie całej tej serii. Mnie zainteresowały konkretnie trzy. Balsam pod oczy, krem na noc i kaszmirowy krem, który jest jednym z najpopularniejszych produktów marki Caudalie i jednym z najlepiej sprzedających się kosmetyków. A dlaczego tak się dzieje? No myślę, że przede wszystkim ze względu na swoje działanie, no i na ten skład. I właśnie, pierwszy kosmetyk, który Wam teraz pokażę, to jest ta oto maleńka tubka, która ma pojemność 15 ml i to jest balsam. Balsam w okolice oczu, ale też producent informuje nas o tym, że ten oto balsam możemy wykorzystać w okolicy
ust. On ma bardzo fajną, taką powiedziałabym lekką, żelowo-kremową konsystencję. Bardzo ładnie rozprowadza się w okolicy oczu, nie pozostawia żadnej tłustej warstwy, ale też momentalnie się wchłania. I co jest ciekawe, kiedy zaaplikujecie sobie ten żel właśnie tutaj w okolicy oczu, od razu poczujecie taki efekt chłodzenia. To jest też świetna opcja dla wszystkich tych, którzy posiadają worki pod oczami, opuchnięcia, bo ten produkt działa tak jakby lekko krioterapią, czyli tak jakby tym chłodem sprawia, że zniwelowane zostaną worki opuchnięcia w okolicy oczu. Ale jego ogromnym atutem jest również to, że on momentalnie nawilża nam tę okolicę. Bardzo fajnie łączy się z korektorem. Jeśli będziecie stosować go w porannej pielęgnacji, to zobaczycie, że nie ma tutaj żadnej takiej, jakby nam się wydawało czasami, silikonowej powłoki, ale korektor bardzo ładnie przylega nam do tego kremu i przez to też długo się na nim utrzymuje. Okolica oka, która jest dobrze nawilżona, która ma dobry, powiedziałabym, taki podkład, też będzie ładnie wyglądała, czy to na zdjęciach, czy w ciągu dnia, czy w filmach. Świetna, świetna sprawa. Co mamy w składzie tego kosmetyku? Otóż tutaj znajdziemy między innymi roślinną glicerynę, roślinne ekstrakty, takie jak wyciąg z albicji, czy też właśnie roślinne peptydy. Mamy substancje aktywne, takie jak roślinne emolienty, są kopolimery, czyli nośniki substancji aktywnych, mamy witaminę E, mamy wyciąg ze świerku, no i oczywiście jest resweratrol z pędów winorośli. Bardzo fajny skład, 6 miesięcy przydatności od otwarcia. Myślę, że warto się tym kosmetykiem zainteresować. Ach, dodam jeszcze, że nie posiada żadnego zapachu i też oczywiście w składzie nie ma żadnych związków zapachowych, więc jest to produkt, który nie będzie podrażniał okolicy Waszych oczu, nie będzie powodował uzdrowienia, zaczerwienienia. Sprawdzi się na pewno w przypadku każdego typu skóry. Myślę, że również w przypadku osób posiadających cerę dojrzałą, na pewno po 30, ale również dla tych, którzy chcą już działać prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo, nawilżać intensywnie i też sprawiać, że okolica naszego oka będzie wyglądała bardzo, bardzo ładnie w ciągu dnia. Kolejny kosmetyk, który Wam teraz pokażę, jest to krem na noc. Krem na noc, który posiada bardzo treściwą, gęstą konsystencję i podczas nakładania na skórę trzeba go dobrze rozsmarować. Będzie to na pewno preparat, który pokochają kobiety posiadające skórę suchą, odwodnioną i dojrzałą. Ale powiem Wam, że w przypadku mojej cery mieszanej ten kosmetyk również bardzo dobrze się sprawdza. I na początku nie byłam przekonana do konsystencji, bo zazwyczaj kiedy te konsystencje są właśnie takie treściwe, kiedy są takie bogate, odżywcze, po nałożeniu ich na skórę mieszaną mamy wrażenie, że one bardzo długo na niej pozostają i dają też taki efekt tłustości. A w przypadku tego kremu absolutnie nic takiego się nie dzieje. Oczywiście on się wchłania na mojej cerze mieszanej stopniowo. I kiedy dotykam skórę, to czuję, że ona jest taka, powiedziałabym, intensywnie nawilżona. Ale nie ma na niej żadnej tłustej warstwy. Nie ma takiej lepkiej warstwy. To jest bardzo, bardzo ważne. Ten efekt nawilżenia, takiego, powiedziałabym, kojenia, jest bardzo przyjemny i też myślę, że w związku z tym, co mamy tutaj w składzie, ale też ta sama konsystencja kremu będzie sprawiała, że super sprawdzi się on w przypadku cer wrażliwych, podrażnionych, na pewno latem, kiedy jest gorąco i nasza skóra też, powiedzmy, po opalaniu jest taka lekko zaczerwieniona, ten krem będzie ją fantastycznie koił. A co się dzieje rano? Rano po przebudzeniu skóra jest miękka, jest gładka, nie ma mowy o jakichkolwiek suchych skórkach. To jest świetny preparat akurat teraz, kiedy stosujecie różnego rodzaju kuracje z kwasami, kiedy ta skóra jest bardziej przesuszona, w momencie, kiedy mamy włączone kaloryfery, dochodzi do tego przesuszenia, ten kosmetyk może się u Was bardzo fajnie sprawdzić. Zaznaczam również, że posiada on zapach.
I to jest taki zapach, powiedziałabym, charakterystyczny troszkę dla marki Caudalie, bo jest on kwiatowy, lekko ziołowy, troszkę przypomina mi taką herbatę jaśminową. Coś wspaniałego. Ten zapach nie utrzymuje się długo na skórze, szybko się z niej ulatnia, ale nie ukrywam, umila nam ten proces pielęgnacji. A więc jeśli lubicie takie ziołowo-herbaciano-kwiatowe zapachy, myślę, że ten przypadnie Wam do gustu. Co jeszcze chciałam dodać a propos tego preparatu? No oczywiście jego skład. No i teraz uwaga, co w nim takiego znajdziemy? Mamy tutaj substancje takie jak gliceryna, roślinne emolienty, olej roślinny, olej z pestek winogron, mamy skwalan, jest woda z kwiatów pomarańczy, wyciąg z masła shea, wyciąg z pędów winorośli, czyli ten wspominany przeze mnie resveratrol, wyciąg z pestek winorośli, mamy witaminę E, wyciąg z werbeny, z lipy, ceramidy, hialuronian sodu, mamy nośniki substancji aktywnych, czyli polimery, mamy olej słonecznikowy, no i przede wszystkim substancje, które tworzą ten produkt, a w tym konserwanty, zagęstniki, 83, o ile się nie mylę, procent substancji pochodzenia naturalnego, więc jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. To, co jest dla nas najważniejsze, jest wysoko w składzie, będzie działać i to też jest bardzo, bardzo ważne, a działanie zobaczycie naprawdę szybko. Ja pokochałam ten krem, ale teraz przedstawię Wam coś, co w przypadku mojej skóry jeszcze lepiej się sprawdza. Nie dziwię się, że ten kosmetyk tak dobrze sprzedaje się na świecie i tak kochają go kobiety na całej świecie. A mowa tutaj o kaszmirowym kremie serii Resveratrol Lift. To jest krem, który fantastycznie sprawdzi się w przypadku cer mieszanych, zwłaszcza na dzień. Ale polubią go również wszystkie kobiety, które mają cerę suchą, przesuszoną, może niekoniecznie odwodnioną, ale przesuszoną. Natomiast ten krem jest z jednej strony lekki, a z drugiej strony bardzo, bardzo odżywczy. To jest świetny preparat pod makijaż. Super sprawdzi się tak naprawdę o każdej porze roku, nawet teraz zimą. I tak jak wspomniałam, coś idealnego dla cer mieszanych. No może nie do końca tłustych, chociaż myślę, że cery tłuste, odwodnione, takie, które potrzebują dodatkowego nawilżenia, też ten krem pokochają właśnie ze względu na swoją konsystencję. To, że nie zostawia on na skórze żadnej takiej tłustej warstwy, ale uwaga, fantastycznie rozprowadza się na nim podkład i przetestowałam różne podkłady na tym kremie, za każdym razem było to samo. Skóra wygląda bardzo, bardzo naturalnie i zastanawiałam się nawet, czy to jest kwestia tego, że podkład tak działa, czy coś z tymi moimi podkładami nagle się coś takiego stało, czy to jest właśnie kwestia kremu. I wiecie co, zrobiłam taki eksperyment, że nałożyłam sobie krem i te różne moje podkłady, które posiadam, a później wróciłam z powrotem do podkładów z innymi kremami i już nie było czegoś takiego. Przetestowałam też nakładanie podkładów przy pomocy gąbki, przy pomocy pędzli, przy pomocy palców. Za każdym razem efekt po aplikacji podkładu na ten krem był taki sam. Po pierwsze szybko się wchłania i daje taki efekt kojenia, chłodzenia, więc będzie fantastyczny dla cery podrażnionej, cery zaczerwienionej, być może też cery naczyniowej, takiej, na której pojawia się często rumień. Coś, co będzie bardzo ładnie łagodzić Wam ten stan Waszej skóry, a przy tym dodatkowo nawilżać, działać ujędrniająco, liftingująco. Świetnie sprawdza się pod makijaż, tak jak już wspomniałam, i też nie powoduje takiego efektu, że po kilku godzinach, ponieważ jest to krem odżywczy, zaczyna się ten efekt świecenia w strefie T. Też byłam w szoku, kiedy się okazało, że tak właśnie jest, bo ja nie jestem ekspertem makijażowym, ale powiem Wam, że bardzo często ten efekt świecenia, wyświecenia się strefy T u mnie się pojawia i zazwyczaj myślałam, że jest to spowodowane podkładem. Dziś wiem, że bardzo dużo zależy od tego, jaki krem nałożymy wcześniej, jak szybko też zaaplikujemy podkład. No ale dzisiaj nie będę się na ten temat rozwodzić, porozmawiamy sobie w innym filmie o tym, ponieważ dzisiaj właśnie przedstawiam Wam serię, która moim zdaniem jest jedną z najlepszych serii, które posiada marka Caudalie. I ten oto kaszmirowy krem,
tak jak już wspomniałam, ma bardzo fajną, lekką konsystencję. Daje to uczucie nawilżenia, które utrzymuje się do kilku dobrych godzin. Nie zostaje absolutnie niwelowane pod podkładem. Nie ma tego efektu wyświecania się skóry po kilku godzinach. Nie powoduje żadnego zapychania, nie ma tutaj działania komedogennego. Nie pojawiły się na mojej skórze podczas stosowania tego kremu absolutnie żadne nowe wypryski itd. Nic. Poza tym widzę, że ta skóra jest w bardzo dobrym stanie. Ona jest taka miękka, rozświetlona, przyjemna w dotyku. Zapach, bo to też pewnie będzie Was interesowało. Podobny jak w przypadku kremu na noc. Myślę, że cała seria jest właśnie w tej samej tendencji, taka herbaciana, ziołowa. Zapach jest moim zdaniem delikatniejszy w przypadku tego kremu niż w przypadku kremu na noc, ale też jest bardzo, bardzo przyjemny. Nawet sobie powącham, wybaczcie. Bardzo polubiłam. Tak, bardzo polubiłam ten zapach. Ja wiem, że ja mam taki gust zapachowy dość nietypowy, ale ja lubię, kiedy kosmetyki ładnie pachną. Oczywiście znam też takie osoby, które nie lubią kosmetyków z zapachami i wcale im się nie dziwię. Na rynku można takie kosmetyki dostać. Przejdźmy teraz do składu. Zacznijmy może od tego, że w składzie tego kosmetyku mam aż 93% składników pochodzenia naturalnego i nie ma tutaj żadnych substancji kontrowersyjnych. Mamy roślinne emolienty, glicerynę, wyciąg z masła shea. Oczywiście są polimery jako nośniki substancji aktywnych. Mamy olej winogronowy, dwutlenek tytanu, lecytynę, kwas palmitynowy. Mamy wyciąg z pędów winorośli, czyli ten ulubiony mój wspomniany już wcześniej resveratrol. Jest witamina E, jest olej słonecznikowy, kwas hialuronowy. Mamy również dipeptyd, który będzie działał ujędrniająco na naszą skórę. Są związki tworzące formułę tego kosmetyku, są zapachy, inaczej być nie mogło, ale sam skład tego oto produktu, kaszmirowego kremu, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry. I jeśli tak jak ja posiadacie cerę mieszaną, jeśli posiadacie cerę suchą i szukacie fajnego kremu nawilżającego na dzień, ale też takiego, który będzie dawał ten efekt liftingujący, efekt taki odmładzający i będzie posiadał świetne substancje aktywne, to warto się tym oto kremem zainteresować. No dobrze, na zakończenie chciałabym też tutaj podkreślić pewną ważną sprawę. Otóż ja te kosmetyki testuję od kilku tygodni i jeszcze nie zauważyłam jakiegoś efektu liftingującego, wow, że wszystko mi się tutaj podniesie, dlatego że jest zdecydowanie za wcześnie na taki efekt i ja też jestem w takim wieku, że wolę działać prewencyjnie niż już później wspomagać się jakąś pielęgnacją. Dlatego też uważam, że ten efekt takiego ujędrnienia, to odczucie odmłodzenia, nawilżenia, liftingu na pewno zauważą kobiety, które są ode mnie starsze. Ale zawsze pamiętajcie, że w przypadku preparatów, które są na bazie ogromnej ilości substancji roślinnych, substancji pochodzenia roślinnego, ten efekt jest nieco dłuższy, ponieważ nasza skóra też potrzebuje czasu, żeby popracować. Ona ma swój naturalny cykl i mimo tego, że mamy tutaj bardzo ciekawe nośniki substancji aktywnych, polimery, które też mają takie działanie filmotwórcze podobne do emolientów, to i tak musicie zawsze dać czas Waszej skórze na pracę. Jeśli tak będzie, no to na pewno zobaczycie, jak działają te kosmetyki. A z tego, co widziałam, jeśli chodzi o badania pokazane m.in. na stronie marki Codeli, to efekty są niesamowite. Także resveratrol, ja jestem absolutnie na tak. Myślę, że jest to jedna z takich substancji aktywnych, która powinna Was zainteresować. Dlatego też przypominam, że w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie m.in. bardzo ciekawe prace medyczne, w których to opisane jest, jak resveratrol działa na naszą skórę, jak też działa na nasz organizm. Na zakończenie dzisiejszego filmu, w związku z tym, że mamy okres przedświąteczny, chciałabym Wam również przypomnieć o tym, że na stronie marki Codeli znajdziecie bardzo ciekawe zestawy świąteczne. Zobaczcie, ja już taki jeden posiadam. W też interesujących i atrakcyjnych cenach. Bo jeśli jeszcze nie znacie marki Codeli, a chciałybyście sobie coś przetestować, to myślę, że taki zestaw i prezent dla samej siebie
To jest bardzo dobre rozwiązanie. I wejdźcie też koniecznie na zakładkę, jeśli chodzi o serię z resweratrolem, bo tam znajdziecie również, jako chyba nawet pierwszy, zestaw właśnie z tymi kosmetykami, też w bardzo atrakcyjnej cenie, i możecie sobie przetestować, jak resweratrol zadziała na Waszą skórę. Myślę, że to będzie już koniec, bo troszkę się dzisiaj rozgadałam na temat samego resweratrolu, na temat tej serii, którą ostatnio bardzo polubiłam i którą sobie stopniowo stosuję. Zobaczymy, jak będzie za kilka dobrych tygodni, jeśli chodzi o te kosmetyki i to działanie takie odmładzające i ujędrniające, i na pewno dam Wam znać w jednym z moich filmów o ulubieńcach danego miesiąca, jeśli oczywiście ten efekt się pojawi i będą to kosmetyki godne polecenia. Ale myślę, że już dzisiaj mogę Wam powiedzieć na podstawie tych moich pierwszych wrażeń, takich po kilku tygodniach, że jest to naprawdę ciekawa seria. Coś dla osób, które lubią naturalną pielęgnację, albo też może nie tyle naturalną pielęgnację, coś dla osób, które szukają składników naturalnych w połączeniu z aktywnymi substancjami chemicznymi, chcą widzieć efekty działania tego typu kosmetyków, czyli zależy im na aktywności substancji właśnie tych roślinnych, na tym, żeby skóra wyglądała pięknie, to Caudalie jest jedną z takich marek, której warto zaufać. Co prawda nie są to najtańsze kosmetyki, ale warto czasami odłożyć sobie trochę więcej tej gotówki i kupić coś z dobrej półki, coś, co sprawdza się na całym świecie i potwierdzają to kobiety z innych krajów właśnie na całym świecie, że jednak Caudalie jest taką marką, której warto zaufać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło i dajcie znać w komentarzu, czy znacie Caudalie, czy korzystacie z tych kosmetyków, i koniecznie napiszcie, który z nich jest Waszym ulubionym. Buziaki, pa!